Dobra, widzowie, na początku tego filmu będę kręcił kołem fortuny i tyle, ile koło wylosuje nam łapek w górę, tyle musimy wbić pod tym filmem, więc uwaga, klikam kręć, proszę bardzo, poszło i zobaczymy, ile ich wylosuje. Mam nadzieję, że w miarę to widzicie, już zaraz będzie wylosowane, no i jestem ciekawy, czy uda wam się to wbić, a więc uwaga, już chyba się powoli zatrzymuje i mamy 2,5 tysiąca łapek w górę z tego, co widzę, tak? Czekajcie. O, tak, rzeczywiście, 2,5 tysiąca, więc mordeczki, zobaczymy, czy uda wam się dobić 2500 łapek w górę. Jeśli tak, to myślę, że będzie dla was jakaś nagroda w kolejnym filmie. A w dzisiejszym odcinku, ziomeczki, porozmawiamy sobie o wszystkich darmowych prezentach, które będzie można dostać właśnie w tym miesiącu, który mamy teraz, czyli w marcu, jeśli chodzi o Brawl Stars. Myślę, że nie każdy z was wie, że będzie aż tyle możliwości, żeby dostać coś za darmo i ja wszystkie te rzeczy wam dzisiaj powiem i pokażę i powiem, kiedy one będą. A więc oglądajcie ten film od początku do końca, naprawdę nie możecie tego przegapić. Jeśli jesteście nowi na moim kanale, to zostawcie suba z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z wszystkimi newsami z Brawl Stars. Jak wychodzi coś nowego, to ja od razu was o tym informuję, więc koniecznie subskrybujcie mój kanał. Naprawdę dzisiejszy film będzie mega gruby. Ale zanim przejdę do tematu tego filmu, chciałbym powiedzieć wam o mega turnieju Brawl Stars Wiosenna Zadyma, w którym można brać udział za darmo. A dokładnie jest to Wiosenna Zadyma Friendly Fire, możecie kojarzyć już poprzednią edycję zimową, którą też dla was komentowałem. Pula tego turnieju to aż 5000 zł, tyle będą warte nagrody dla zwycięzców. Będzie to rozgrywane w formacie 3x3, czyli po prostu w zespołach 3-osobowych, na przykład ty i dwóch twoich znajomych. Możesz grać z kim tylko chcesz w drużynie. Będą różne tryby oraz różne mapy, od dzisiaj można się już zapisać na ten turniej. W pierwszej linii opisu daję wam link do serwera Discord tego turnieju, gdzie jak wejdziecie, to będziecie mieli link do zapisania się. Rejestracja będzie trwała do 15 marca, więc polecam się zapisywać, bo miejsca są ograniczone. Turniej będzie w dniach 18 i 19 marca, czyli sobota i niedziela od godziny 17. W opisie dam wam też link do Twittera tego turnieju, gdzie będziecie mieli dodatkowe informacje. Serdecznie polecam i oczywiście sam będę komentował ten turniej. Dzisiejszy odcineczek zaczynamy sobie, mordeczki, od odebrania pierwszego prezentu, który jest w marcu. Jego akurat nie każdy z was będzie miał, tylko osoby, które wygrały w moim konkursie, ale będzie jeszcze szansa, żeby takiego dachowca Bulla wygrać. Ja go teraz odbieram na swoje konto, dostałem go za darmo od Supercella. Mam jeszcze takiego jednego, żeby wam go rozdać, więc mordeczki, subskrybujcie mój kanał, tym bardziej z dzwoneczkiem, żeby tego nie przegapić. I w sumie dachowiec Bull to jest taka pierwsza darmowa rzecz w marcu tutaj dla niektórych, po prostu, którą mogli odebrać za free. Ja do Bulla już troszkę skinów mam, ale ten wydaje mi się, że będzie moim ulubionym, jeśli chodzi o skiny do Bulla. Oczywiście ustawiam sobie od razu dla niego emotkę, no i będę mógł sobie pykać takim Bullem. Zanim przejdę do kolejnych prezentów, chcę wam pokazać kolejną mega ważną rzecz, mordeczki. Jest ona związana z topką światową na nowym zadymiarzu RT. I zwróćcie uwagę na to, ile osób powbijało już RT na 35 rangę, czyli na najwyższą rangę, jaką się da. Uwaga, mordeczki, jak tak patrzymy, to jest 6 osób na ten moment, gdy ja nagrywam ten film. Wy jak oglądacie, to już pewnie tych osób jest więcej, ale pierwszą osobą, która na całym świecie wbiła 35 rangę, jest Navi MMA, czyli pro player drużyny Natus Vincere. On ma też swój kanał na YouTubie, tam po rosyjsku nagrywa, może go kojarzycie, i on jest pierwszą osobą, która właśnie wbiła 35 rangę na nowym zadymiarzu. Oprócz niego player D na drugim miejscu, to jest ziomeczek, którego znam, z którym w ogóle tam komentowałem Mistrzostwa Świata w Brawl Stars, on jest z Włoch. Oprócz tego Hyra, na pewno też dobrze wam znany, wbił sobie na tej randze tą postać. No więc generalnie, widzowie, no jest już kilka osób, którym udało się wbić 35. A wy jak chcecie, żebym przypływał serducho, napiszcie mi w komentarzu, czy macie odblokowanego już RT, czy jeszcze nie. Ale okej, kolejna okazja na darmowe prezenty jest już w sumie w tym momencie, gdy wy oglądacie ten filmik, a nawet była już wczoraj. Mianowicie mieliśmy do odebrania bodajże nową ikonkę, ona była tam w jednej z misji i to była totalnie darmowa ikonka, taka dosyć fajna, którą wam tutaj wyświetla, no moim zdaniem jest ona naprawdę spoko i mogliśmy ją dostać za free. Oprócz tego było wyzwanie z okazji Dnia Kobiet, no bo wczoraj był Dzień Kobiet, więc wszystkiego najlepszego dla wszystkich kobiet. Wczoraj nie miałem wam jak złożyć, no bo nie było odcinka, ale oczywiście wszystkiego najlepszego tutaj wam życzę. Jeśli jest to jakaś kobieta, która ogląda mój odcinek, to wszystkiego dobrego z okazji Dnia Kobiet od Toriego. No i tak się składa, że w tym wyzwaniu mieliśmy do odblokowania dużo fajnych pinów i dużo fajnych nagród, między innymi pin do Tary, oprócz tego jeszcze inne po prostu jakieś piny do kobiecych postaci, więc no tam też było już dużo okazji, żeby dostać właśnie takie fajne rzeczy, no i mogliśmy sobie zagrać to wyzwanie. Moim zdaniem spoko rzecz. Napiszcie mi w komentarzu, jak wam to wyzwanie poszło swoją drogą, bo jestem ciekawy. Ale to oczywiście nie są jedyne prezenty. Prezentów w marcu będzie jeszcze więcej, lecz zanim do nich przejdę, chciałem szybciutko przypomnieć każdemu o wpisywaniu kodu Tori w sklepie, bo jeśli wpiszecie sobie kodzik Tori w sklepie i kupicie z moim kodem na przykład jakiś pakiet klejnotów, to pozdrowię was wtedy na odcinku, tylko wyślijcie mi nagranie lub screena na mojego Instagrama, że kupiliście gemy z moim kodzikiem i wtedy będziecie pozdrawiani na filmie. Na przykład tutaj wyślemy wam się osoby, które ostatnio zakupiły jakiś pakiet klejnotów z moim kodem, więc wielkie dzięki, ziomeczki, jesteście naprawdę super i wszystkich was pozdrawiam, wielkie, wielkie dzięki jeszcze raz. No i wam też, widzowie, polecam kupować z kodzikiem Tori w sklepie Brawl Stars. No ale okej, wracamy do tematu i kolejny event, który będziemy mieli, będzie też oczywiście w marcu i będzie już za niedługo. Wy jak to oglądacie, to gdzieś mamy teraz koło 9 marca, coś takiego, no to można powiedzieć, mordeczki, że już za 7-8 dni będziemy mieli kolejny event. Generalnie, ziomale, sprawa wygląda tak, że już 17 marca oficjalnie jest dzień
świętego Patryka. On jest na całym świecie, ale właśnie myślę, że w tych okolicach 17 marca będziemy mieli mordeczki też Dzień Świętego Patryka w Brawl Stars. Taki event, znaczy to, że on będzie, to już jest potwierdzone, to już jest pewne. No i tam będą też darmowe prezenty do zdobycia. Będziemy mieli dużo, dużo fajnych zmian, wielki event. Jeszcze tak dokładnie nie wszystko jest wiadome, co będzie, ale na pewno będziemy mieli do wygrania pina. On powinien być też do zdobycia za darmo, jakiś tam spray może być, specjalna ikonka, coś w tym stylu. No i jako, że Dzień Świętego Patryka kojarzy się głównie z monetami, z pieniędzmi, z hajsem, po prostu tak to generalnie wygląda, no to pewnie też będą jakieś specjalne promocje, czy to na monety, czy to na gemy do kupienia. Oprócz tego mordeczki, no może dostaniemy właśnie takie inne rzeczy jakieś za darmo, jak na przykład chociażby monety, lub podwojone monety za granie, czyli wygrywacie gierkę i nie dostajecie tyle monet, ile byście chcieli, w sensie ile byśmy normalnie dostawali, tylko dostajecie ich dwa razy więcej. Mogą być też jakieś specjalne misje do wykonania, jakieś fajne nagrody. No ten event też zapowiada się bardzo ciekawie i to już będzie za parę dni, zobaczcie jak to szybko zleci. Nie wiem, czy dokładnie wleci on akurat 17 marca, czy może jakiś dzień wcześniej, czy dzień później, no ale na pewno w okolicach 17 marca będziemy mieli specjalny dzień świętego Patryka, chyba pierwszy raz w historii w Brawl Stars. Nigdy wcześniej nie było w żadnym poprzednim roku tego dnia, a teraz twórcy go będą obchodzić, więc mnie to mega cieszy. No i generalnie widzowie, w marcu będziemy mieli też Mistrzostwa Świata Brawl Stars, bardziej to finały marcowe, no i tam do wygrania będą kolejne nagrody tutaj za obstawianie meczy. Ostatnio, no jak wiecie, zdobyliśmy 1000 tych punkcików, zdobyłem wszystkie, no i za niedługo odblokują nam się kolejne 10 nagród, które będziemy mogli wygrać za obstawianie tych meczy. Finały mają być tam 20 któregoś, pod koniec marca. Ja mordeczki będę je komentował, więc na pewno będzie fajnie i generalnie zapraszam was już dzisiaj na tego live'ika, bo obstawiając na mecze, no będziecie mogli wygrywać nagrody. Jak będziesz bliżej tej daty, to ja wam powiem, na kogo ja obstawiam. Wbijać na mojego Twittera, bo ja tam często na Twitterze mordeczki wrzucam, na kogo obstawiam, na przykład tutaj. Pokazałem wam mordeczki moje wszystkie typy, no i wszystkie się sprawdziły, jak widzicie. Wszystko mi się udało zgadnąć i zdobyliśmy dużo punktów. Każdy, kto obstawił tak jak ja. Mój Twitter to jest itypodłogatori i tutaj wam będę po prostu dawał info na ten temat. I co tu będą za nagrody? No generalnie ostatnio mieliśmy spray, więc teraz wydaje mi się, że będziemy mieli pina jakiegoś do zdobycia. Oprócz tego będą też tam jeszcze dalej nagrody, bo to, że będą te mistrzostwa, no to będą też kolejne mistrzostwa w kolejnych miesiącach i tam też będą nagrody do zdobywania. Ale nas interesuje marzec. W marcu będziemy mieli tutaj 10 nagród do zgarnięcia za obstawianie. No wiecie, będą to monety, token dublersy, punkty gwiezdne w małych ilościach, ale najważniejsza jest ta 10 nagroda, ta ostatnia, bo tam pewnie będzie mordeczki jakiś limitowany pin, tak mi się wydaje. Więc no, na pewno warto go będzie zdobyć i śledźcie mój kanał, żeby tego nie przegapić. Swoją drogą możecie mi napisać w komentarzu, jak wam idzie odblokowywanie karnetu. Mi na razie troszkę słabo, nie miałem zbytnio czasu jeszcze grać, ale w któryś dzień przysiądę i troszkę więcej sobie popykam, no i na pewno wbiję, myślę, większe stopnie tego karnetu. Chcę już sobie jak najszybciej odblokować tego RT, bo część z was wiem, że też już go ma. Ja go jeszcze nie mam, a muszę go zacząć, kurczę, powoli wbijać. Oczywiście nie mówię też o tym, że skinka bardzo bym chciał mieć do niego, który jest za ostatni level, więc no, na pewno na jakimś live'iku za niedługo będziemy widzowie to ogarniać. Pod koniec tego odcinka, jak coś, wielu z was mnie pytał o mój klanik. Są to kolce Spike'a, naprawdę fajnie nam tutaj idzie, więc dziękuję każdej osobie, która jest w kolcach. Jak się zwolni miejsce, to zapraszam każdego, bo aktualnie jest 30 na 30, więc no nie ma nawet jak wbić. A ja już nie przedłużam tego filmu, widzimy się w kolejnych odcinkach i w kolejnych live'ikach. Miejcie suba z dzwoneczkiem na kanale Tori i Tori 2, no i najlepiej też na Tori 3, wtedy nie przegapicie żadnego filmiku, żadnego shorta ani żadnego live'a. Ja bardzo często wam tutaj wrzucam, więc no myślę, że naprawdę warto. Trzymajcie się, do zobaczenia, hejo!